Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym życiowym filmie. W dzisiejszym odcinku otrzyjemy sukienkę Melisa. Jest to sukienka, która daje mnóstwo możliwości. Jest rekomendowana na tkaniny sukienkowe i efekt końcowy, który osiągniecie, zależy właśnie od tego, jaki rodzaj tkaniny wybierzecie do jej odszycia. Ja postawiłam na żakard, który ma dodatkowo złotą nitkę. Kolor i wzór sprawia, że no, sukienka ma charakter taki bardziej wyjściowy, wieczorowy, więc w momencie, gdy na przykład zastosujecie wiskozę bądź lżejszy materiał z jaśniejszym wzorem kwiatowym bądź innym, uzyskacie efekt bardziej dzienny, więc jak widzicie, naprawdę ten wykrój daje mnóstwo możliwości, występuje w pełnej rozmiarówce od 34 do 56. Jeśli chodzi o cechy charakterystyczne tego fasonu, jest to sukienka, która jest wypodszewkowana, czyli dekolt jest wykończony na gładko i górna część sukienki posiada zaszewki pionowe z przodu i z tyłu, jest zapinana na zamek kryty, więc swobodnie wejdziecie w tą właśnie sukienkę właśnie dzięki temu zamkowi. Jeśli chodzi o rękaw, macie aż dwie możliwości wyboru. Możecie postawić albo na taki bufiasty rękaw zakończony tutaj gumką, bądź gładki, klasyczny główko, krótki rękaw, który na pewno lepiej sprawdzi się w takiej codziennej wersji, więc naprawdę polecam Wam bardzo serdecznie tą formę, ponieważ daje mnóstwo możliwości i mam nadzieję, że dalsza część filmu sprawi, że chętniej sięgniecie po ten wykrój i niedługo sukienka Melisa zagości w Waszych szafach. Film, który oglądasz, jest przygotowany przez pasjonatkę szycia i nie jest płatnym produktem należącym do strefy kroju i szycia, a wszelkie treści zawarte w filmie są opracowane amatorsko. Przy szyciu należy kierować się opisem szycia przygotowanym przez strefę kroju i szycia, który jest dołączony do każdego zakupionego wykroju. Zastrzegam, że w filmie mogą pojawić się merytoryczne błędy wynikające z faktu, że jestem samoukiem. Zaczynamy tradycyjnie od omówienia projektu. Możecie tutaj przeczytać sobie dokładnie, jakie są cechy charakterystyczne tego wykroju i stwierdzić, czy jest to fason, który będzie na Was się dobrze prezentował. Jeśli chodzi o rzeczy, które będą Wam potrzebne do realizacji tego projektu, to oczywiście wykrój, opis szycia, który jest dołączony do wykroju, materiał zasadniczy, z którego będziecie szyć sukienkę, podszewkę, ponieważ sukienka jest wypodszewkowana, więc musicie dobrać do niej podszewkę, zamek kryty w kolorze pasującym do materiału, który wybraliście i najlepiej taka stopka do zamków krytych dedykowana oraz gumka o szerokości 1 cm. Macie tutaj na wideo pokazany podgląd wydruku. Wykrój składa się z 5 elementów, z czego 2 elementy to 2 rodzaje rękawa, które możecie dowolnie wybrać. Jeśli chodzi o ten projekt, ploter jest dosyć spory, ponieważ znajduje się na nim rozmiarówka od 34 do 56, a ten rękaw, który jest bufiasty i marszczony, zajmuje tak naprawdę lwią część tego wykroju. Tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, rozmiarówka tej sukienki jest od 34 do 56. Mamy tutaj na wykroju linie rozmiarowe oraz podziałkę wzrostową, którą dostosowujecie do indywidualnych swoich wymiarów. Do każdego wykroju dołączony jest szczegółowy opis szycia wzbogacony o zdjęcia i tak naprawdę na nim powinniście bazować się, jeśli chodzi o otrzymanie danych projektów właśnie ze strefy kroju i szycia. Jest on wzbogacony o zdjęcia, jest bardzo szczegółowy, więc posiłkując się nim bez problemu otrzyjecie tą sukienkę. Moje drogie, przychodzę do Was z przeszłości i chciałabym Wam zasygnalizować w tym momencie pewną rzecz. Mianowicie, przed wyborem rozmiaru mierzymy się oraz wykrój i też bierzemy pod uwagę, jaki fason ma dana sukienka w tym przypadku. Teraz zobaczcie na przykładzie. Sukienka Melisa, która została przeze mnie uszyta na rozmiar 38 i
wszystkie długości zastosowane pod mój rozmiar, czyli 172 cm. No i tu właśnie górną część sukienki wycięłam sobie na długość 1,72 m i spódnicę tak samo. Ogólnie leży to tak, jak powinno leżeć, bo spódnica jest idealnie na linii pasa, czyli tak jak w projekcie autor to zamierzył. Ale ja osobiście lubię, gdy kreacja w tym przypadku osadza się troszeczkę wyżej. Widzicie, założyłam sobie tutaj kawalątek i już zupełnie inaczej ta sukienka się prezentuje. Po moich wyliczeniach wyszło mi, że gdybym górną część sukienki uszyła na rozmiar 38, czyli nie wydłużała jej do 1,72 m, to by wszystko wyglądało właśnie w ten sposób. Więc musicie zmierzyć sobie od ramienia do miejsca, gdzie chcecie, aby górna część sukienki Wam sięgała, i tą wartość potem sprawdzić na wykroju. I to da Wam już na samym wstępie ogląd, jaki rozmiar powinniście wybrać. Więc ja, szyjąc prototyp, doszłam właśnie do tego wniosku i sukienkę, którą widzicie teraz, którą szyję na wizji razem z Wami, już szyję tak, jak chcę, żeby docelowo ta sukienka się prezentowała. Więc pamiętamy, mierzymy się, analizujemy wykrój, dostosowujemy go do indywidualnych parametrów i upodobań, a na końcu cieszymy się perfekcyjną sukienką w tym przypadku. Więc ja sobie teraz wiem, że muszę przerysować tą linię, jeśli chodzi o długość. W momencie, gdy zmierzycie sobie od ramienia, który wskazuje, od linii ramienia, który wskazuje szyty przez Was rozmiar, i zmierzycie sobie do tej długości i przyłożycie tą wartość od ramienia do Waszego korpusu, będziecie widzieć, w którym miejscu będzie łączenie górnej części sukienki ze spódnicą. Więc te długości przenoszę sobie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, zarówno w przodzie, jak i tyle mojej sukienki. Jak widzicie, na dobór rozmiaru mają wpływ nie tylko podstawowe obwody, ale również długości, dajmy na to korpusu, czy też dolnej części naszej sylwetki. Jeśli chodzi o górną część wykroju, bierzemy pod uwagę obwód klatki piersiowej oraz talii. Sukienka w tej części jest bardziej dopasowana, więc tutaj musicie mieć to na uwadze. Ja będę szyła rozmiar 38, zaś spódnicę wydłużę sobie do rozmiaru, do długości na wzrost 172 cm. Jeśli chodzi o materiały, które są rekomendowane do uszycia tej sukienki, to tkanina wiskozowa, silki, bawełna odzieżowa oraz inne tkaniny sukienkowe. Tak naprawdę efekt końcowy tej sukienki zależy od tego, jaki materiał właśnie użyjecie. Tutaj widzicie tabelę zużycia materiału. Musicie mieć na uwadze fakt, że będziecie potrzebować zarówno materiał podstawowy, jak i podszewkę, więc tutaj ta tabela powinna być dla Was kluczowa. Ja do uszycia swojej melisy użyłam żakardu, który jest, jak widzicie, dosyć taki zdobny. Jest też dwustronny, więc mogłam też sobie wybrać, którą stronę chcę mieć w głównej części mojej sukienki. Jeśli chodzi o podszewkę, w dolnej części użyłam podszewki wiskozowej, w górnej części takiej klasycznej poliestrowej. Powiem Wam, że między nimi jest ogromna różnica, jeśli chodzi o dotyk. Będziemy też potrzebować zamka krytego i bardzo ułatwi Wam jego wszycie taka specjalna stopka do wszywania zamków krytych, która jest bardzo tania, a zdecydowanie zwiększa efekt końcowy wszycia takiego zamka. I do wykończenia rękawów będziemy potrzebować też gumki o szerokości 1 cm.
Przygotujemy sobie teraz nasz wykrój. Ja zawsze przed odbiciem wykroju na kalkę odrysowywuję sobie mój rozmiar, zaznaczam go tak naprawdę kontrastową kredką, żeby w momencie, gdy będę go sobie odkalkowywać, widzieć tą konkretną linię rozmiaru, którą chcę sobie uszyć. Więc przede wszystkim sprawdza się to w przypadku zaszewek, a tutaj mamy zaszewki zarówno z przodu, jak i z tyłu, zaszewki pionowe. Tutaj widzicie też, że zaznaczyłam sobie długość, do której chcę mieć górną część sukienki wyciętą, więc tą linię sobie zaznaczyłam bardzo wyraźnie, linię dekoltu, linię ramienia. Tak naprawdę zaznaczam tą kontrastową kredką te miejsca, gdzie linie rozmiarowe się kumulują, jak tutaj w przypadku tych zaszewek pionowych. To zdecydowanie ułatwia potem odrysowanie wykroju, więc pod tym względem polecam Wam bardzo serdecznie ten zabieg. Ja już mam tutaj wykrój tak naprawdę przygotowany do odkalkowania. Możecie użyć albo takiego brązowego papieru, przez który troszeczkę gorzej widać linię na wykroju, albo takiego przezroczystego, na którym zdecydowanie lepiej widoczne są linie, które trzeba odrysować w przypadku przenoszenia rozmiaru jednego konkretnego, w moim przypadku 38, więc ja teraz sobie przerysowywuję wszystkie moje linie, które wskazują mój rozmiar, również te na długość. Staram się, aby wykrój się nie przesunął, bo nawet minimalne przesunięcie podczas odrysowywania wykroju może sprawić, że tak naprawdę sukienka nam się zdefasonuje. Więc poza odrysowaniem wszystkich linii istotnych dla danego elementu wykroju, podpisujemy go bardzo szczegółowo rozmiarem, jaki to jest element, czy to tył, przód, czy też inny. Ja lubię sobie też napisać na danym elemencie, w jaki sposób powinien być wycięty z materiału, więc tutaj na wykroju warto zamieścić wszystkie szczegółowe informacje, które potem zdecydowanie ułatwiają dalszą pracę. Spódnica ma kształt takiego delikatnego trapezu, więc bardzo szybko się ją odrysowywuje. I tutaj nie zapomnijcie o wyrysowaniu na tej formie strzałki wskazującej nitkę prostą. Zobaczcie, jaki zabieg tutaj zastosowałam, ponieważ podszewka będzie wycinana z tej samej formy, z której będziemy wycinać materiał zasadniczy, tyle że podszewka powinna być o 4-5 cm krótsza, więc ja od razu, odrysowywując sobie formę na spódnicę, zaznaczyłam sobie linię cięcia materiału zasadniczego oraz linię cięcia podszewki. W momencie, gdy po prostu będę miała wyciąć dany z tych elementów, po prostu sobie go zagnę bądź zostawię na tej długości, która jest do materiału zasadniczego. Forma spódnicy jest zarówno na przód i na tył, więc tutaj tych elementów jest ograniczona ilość. Przed chwileczką widzieliście, że zastanawiam się, który rękaw w przypadku Melisy wybrać, ale zdecydowałam się z racji na materiał, który wybrałam. Zdecydowałam się na ten rękaw bufiasty, który da mi jeszcze dodatkowy efekt wieczorowy tej sukienki, więc odrysowywuję sobie mój rękaw, który jest dosyć spory, ponieważ on jest marszczony na główce i też jest marszczony u podstawy. Nie zapomnijcie o nacinkach, które są zaznaczone na formach. Na główce rękawa powinny znajdować się cztery nacinki i ten jeden z nich wskazuje przód rękawa, a pozostałe trzy wskazują nam miejsce, w którym będziemy ten rękaw marszczyć, więc podpisujemy go również szczegółowo i przechodzimy do wycinania naszego wykroju. Zgodnie z liniami, które przenieśliśmy sobie na papier do przenoszenia wykroju, wycinamy sobie wszystkie
elementy, jeśli chodzi o te elementy, na których są zaszewki zaznaczone, bo zaszewki wycinamy tylko i wyłącznie na formie, nie wycinamy ich z materiału, a taki papier do przenoszenia wykrojów jest bardzo delikatny, więc polecam Wam bardzo serdecznie zabezpieczyć go, wzmocnić go za pomocą taśmy przezroczystej. Dzięki temu tutaj przede wszystkim w tym koniuszku na szczycie zaszewki papier Wam się nie rozerwie podczas korzystania z tej formy, więc to jest taki mój trik. Jeśli chodzi o wszystkie elementy wykroju, mam już je przygotowane do wycięcia. Ale zanim zabierzemy się za wycinanie poszczególnych elementów z materiału, warto wspomnieć o... W tym miejscu wspomnę parę słów o dekatyzacji. Dekatyzacja to kontrolowany proces mający na celu wykurczenie się włókien materiału i ich stabilizację. Dokonuje się je poprzez wypranie tkaniny w 30 stopniach, a następnie jej przeprasowaniu. Jeśli Twoje odszyte ubranie będziesz suszyć w suszarce bębnowej, warto materiał przed skrojeniem wyprać i wysuszyć w taki sposób, w jaki będzie ono po uszyciu suszone. Takie przygotowanie materiału wyeliminuje praktycznie do zera zbieganie się materiału po wypraniu. Oczywiście wełnę i materiały z dodatkiem wełny i te, które nie mogą być w ten sposób suszone, na przykład jedwab, nie poddajemy takiej dekatyzacji, tylko zagłębiamy się w temat konkretnego materiału i dekatyzujemy go zgodnie z zaleceniami. Więc w tym momencie zdekatyzujcie materiał w taki sposób, w jaki powinien on być zdekatyzowany. Każdy materiał tak naprawdę ma inne parametry, jeśli chodzi o dekatyzację. Ja swój żakard przeprasowałam stacją parową, wyprasowałam również moją podszewkę i też na takim wyprasowanym materiale zdecydowanie łatwiej wycina się poszczególne elementy wykroju. Pamiętaj, że elementy z podszewki wycinamy na bazie tych samych form, z których wycinamy części z materiału zasadniczego, więc tak naprawdę jedną część formy używamy dwa razy i wycinamy ją zarówno z części zasadniczej, jak i z podszewkowej. Dlatego pozwoliłam sobie na jednym ekranie umieścić tak naprawdę dwa klipy, na których jednocześnie wycinam zarówno materiał zasadniczy, jak i podszewkowy, bazując na jednym elemencie. Widzicie teraz, że wycinam element przodu, który powinien być wycięty ze złożenia materiału, zarówno z podszewki, jak i materiału zasadniczego. Mamy tutaj zaszewkę pionową, którą należy wyrysować na materiale. Możecie zrobić to tak, jak ja prezentuję to na wideo. Ja zaszewki tak naprawdę wydłużam troszeczkę u podstawy, żeby ona delikatnie wystawała poza krawędzie formy, więc to mi pozwala zachować taki margines z szycia, ponieważ gdy złożycie te zaszewki razem, linia do linii, to u podstawy ta zaszewka się skróci, więc tutaj ten zapas dodatkowy na długości tej mojej zaszewki mnie osobiście bardzo ułatwia potem jej zszywanie, więc jak widzicie, już wycinam mój element przodu, zachowując 1-centymetrowy zapas na szew po całym obwodzie. Więc zarówno z podszewki, jak i z materiału zasadniczego wycięłam sobie moje przody. Teraz musimy nasze zaszewki przenieść na drugą stronę naszej formy. Robimy to w taki sposób, że szpileczkę wbijamy w szczyt naszej zaszewki, przez co przebija się on nam na drugą stronę i następnie od tej szpilki na szczycie do podstawy naszej zaszewki za pomocą linijki prowadzimy linię, przez co zaszewka została bliźniaczo odrysowana symetrycznie po drugiej stronie naszego projektu, więc w ten sposób przygotowany przód już będzie czekał na szycie. Teraz wytniemy nasz tył. Tył wycinamy w odbiciu lustrzanym, czyli uwzględniamy nitkę prostą, która na formie zaznaczona jest tą pionową strzałką. Tak naprawdę odległość od tej strzałki do złożenia materiału na całej jej długości powinna być taka sama. Wtedy mamy pewność, że dany element został wykrojony poprawnie. Tutaj również mamy zaszewkę pionową, która jest troszeczkę węższa, ale wyższa i w ten sam sposób sobie ją odrysowywuję na materiale, ponieważ zaszewek, przypominam jeszcze raz, nie wycinamy z materiału,
tylko wyrysowywujemy na materiale. Najlepiej do tego użyć albo jakiegoś pisaka, takiego znikającego, kredy bądź innego flamastra, który będzie widoczny, który nam nie zniknie przed zszyciem tych zaszewek, więc w momencie, gdy zaszewka jest już wyrysowana, możecie wyciąć cały element waszego tyłu z 1-centymetrowym zapasem po całym obwodzie. Tutaj też musimy przenieść tą naszą zaszewkę na drugą część naszego tyłu. Robimy to w ten sam sposób, czyli w szpilkę wbijamy w szczyt naszej zaszewki i następnie po drugiej stronie sobie za pomocą linijki przerysowywujemy linię do podstawy naszej zaszewki. Teraz pokażę Wam drugi sposób odbicia formy na podszewce, korzystając już z wyciętego elementu, z materiału zasadniczego. Możecie nie odpinać formy właśnie z materiału zasadniczego i w ten sposób położyć ją na złożoną podszewkę prawą stroną do prawej strony, oczywiście uwzględniając w tym przypadku nitkę prostą, bo podszewka również powinna być, podszewka tyłu powinna być wycięta w odbiciu lustrzanym i tutaj już macie te zapasy na szew dodane, bo one były już wycięte podczas wycinania naszego elementu z tkaniny zasadniczej i teraz musimy przenieść naszą zaszewkę na linię zaszewki, musimy przenieść na podszewkę, więc robimy to tak troszeczkę odwrotnie. Jak widzieliście, wbiłam szpilkę w szczyt mojej zaszewki i najpierw przeniosłam zaszewkę, linię zaszewki od strony dolnej mojej podszewki, a teraz zdjęłam formę i też materiał wycięty z tkaniny zasadniczej i w ten sposób przeniosłam zaszewkę symetrycznie na drugą stronę połowy tyłu na mojej podszewce. Też sobie zaznaczyłam, która strona jest prawa, która jest lewa, więc ten sposób również możecie zastosować, przenosząc formę na podszewkę. Więc teraz zajmiemy się wycinaniem naszej spódnicy z materiału podstawowego. Do dołu spódnicy dodajemy 2 cm na poczet założenia i pozostałe krawędzie wycinamy z 1-centymetrowym zapasem na szew. Mamy jedną formę na spódnicę, którą będziemy wycinać w dwojaki sposób. Przód wycinamy ze złożenia materiału, zaś tył wycinamy w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej. Więc widzicie, ja tutaj tą formę, na której mam już wycięty przód mojej spódnicy, przykładam na złożony prawymi stronami materiał i odsuwam delikatnie od krawędzi złożenia ten wykrój, aby móc wyciąć go w odbiciu lustrzanym, czyli tutaj w tej pionowej części, na tak naprawdę linii środka tyłu, był zachowany 1-centymetrowy zapas na szew, ponieważ tam będziemy wszywać zamek, więc w ten sposób wycięłam moją spódnicę z materiału zasadniczego. Tą samą formę będę używać do wycięcia podszewki. Ważne jest, żeby zaznaczyć sobie, gdzie jest górna część spódnicy, ponieważ to może Wam się podczas szycia zagubić, więc warto sobie takie oznakowania również na tym etapie zrobić. Formę, jak widzicie, mam jedną do wycięcia zarówno podszewki, jak i materiału zasadniczego. W momencie, gdy wycinam podszewkę, zagięłam sobie linię cięcia, którą wcześniej sobie wyrysowałam podczas odbijania formy. Zagięłam sobie po prostu równo z linią, którą miałam wyrysowaną i tutaj podszewkę również wycinamy najpierw ze złożenia materiału, czyli będzie to element naszego przodu, dołu sukienki z 1-centymetrowym zapasem na szew po całym obwodzie, ponieważ tutaj macie ten margines, różnicę w długościach właśnie między 4 a 5 cm, więc ja tutaj przyjęłam 1-centymetrowy zapas na szew po całym obwodzie. Również zaznaczyłam sobie, gdzie jest górna część mojej spódnicy i w momencie, gdy mam już wyciętą część przodu z podszewki, przykładam ją również, aby wyciąć
tylną część mojej podszewki, żeby już te zapasy naszyw, które mam wycięte na elemencie przodu, zastosować na tym elemencie tyłu, tyle że tutaj właśnie na linii środka tyłu zastosowałam również 1-centymetrowy zapas naszyw, ponieważ tam będziemy wszywać nasz zamek, znaczy się tą częścią podszewkową będziemy ten nasz zamek wykańczać tak naprawdę, więc jak widzicie mam już spódnicę również wyciętą, został mi tak naprawdę do wycięcia tylko i wyłącznie rękaw, na który potrzeba dosyć sporo materiału, jeśli decydujecie się oczywiście na ten rękaw bufiasty. Wycinamy go oczywiście w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej. Wiecie jak już to zrobić, więc przypinacie formę do materiału, który jest złożony prawymi stronami do siebie i tak naprawdę rękaw wycinacie również po obwodzie z 1-centymetrowym zapasem naszyw. Nie zapominacie o nacinkach, które są zaznaczone na formie. Tutaj na główce rękawa znajdują się 4 nacinki. Jeden z nich wskazuje przód rękawa, a 3 pozostałe wskazują nam miejsce, w którym będziemy ten rękaw na szczycie główki marszczyć. Więc na tym zapasie naszyw zróbcie nacinki, aby one Wam się nie zgubiły, bo one będą nam bardzo potrzebne w dalszej części naszego szycia. Więc wszystkie elementy zarówno z podszewki, jak i z materiału zasadniczego mam już wycięte, więc zabieramy się za szycie. Pamiętajcie, że w każdym projekcie prowadzimy szew na 1 cm od krawędzi. Tyle, ile dodaliśmy zapasu na szew, tyle musimy szwem odjąć. Na płytce ściegowej maszyny znajduje się taka podziałka, która pomoże Wam poprowadzić równo szew właśnie na ten 1 cm. Wystarczy, że krawędź szytych elementów będziecie prowadzić właśnie przy tej podziałce, która znajduje się na płytce ściegowej i będziecie miały pewność, że ten szew będzie poprowadzony na 1 cm. Tutaj macie dowód, linijka nie kłamie. Więc pamiętajcie o tym. Szycie melisy tak naprawdę nie jest skomplikowane. W pierwszej kolejności musimy zszyć 8 zaszewek, 4 w części zasadniczej i 4 w części podszewkowej, więc pozwoliłam sobie na pokazanie Wam tego w tym samym czasie, bo będziemy tak naprawdę większość kroków szycia melisy wykonywać identycznie w części zasadniczej oraz w części podszewkowej, więc zaczynamy najpierw od zszycia zaszewek pionowych przodu oraz tyłu. Jeśli chodzi o spinanie zaszewek, polega to na tym, że musimy prawymi stronami do siebie złączyć idealnie linię naszej zaszewki, spiąć ją z szpilkami w taki sposób, aby wbijając szpilkę z jednej strony linii, ona idealnie przeszła na linię z przeciwnej strony. W ten sposób spięte zaszewki przepięknie uformują Wam części przodu i tyłu. I tak naprawdę w przodzie mamy zaszewki takie bardziej szerokie, że tak powiem, bardziej rozłożyste. One formują nam miejsce na biust, zaś z tyłu zaszewka jest troszeczkę wyższa, ale chudsza i ona również linię pleców przepięknie nam formuje, więc zarówno w przodzie, jak i w tyle musimy spiąć nasze zaszewki w ten sam sposób i w momencie, gdy już mamy to zrobione, polecam Wam od razu po prostu wszystkie 8 zaszewek sobie przygotować, spiąć i jednocześnie przy maszynie je zszyć, żeby po prostu przyspieszyć pracę, bo tak naprawdę to są te same czynności, które musimy wykonać zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Zaszewkę zszywamy od podstawy do szczytu. W tej kolejności robimy rygiel u podstawy i prowadzimy linię szwu po tej wyrysowanej linii naszej zaszewki. Jeśli chodzi o zakończenie
szycia zaszewki nie robimy rygla na szczycie zaszewki, tylko tak naprawdę musimy szew poprowadzić w taki sposób, żeby on nam zszedł z krawędzi materiału w płynny sposób, więc warto sobie zaznaczyć na formie szczyt tej zaszewki. To zdecydowanie ułatwi Wam poprowadzenie szwu właśnie w tym miejscu, więc teraz musicie wykonać 8 takich krótkich szwów. Wszystkie mają być właśnie na szczycie zakończone w ten sam sposób, czyli wyciągnijcie taką dłuższą nitkę po to, aby potem zawiązać supełek i w ten sposób zabezpieczyć ten szew przed rozpruciem. Więc teraz właśnie zajmę się zabezpieczeniem mojego szwu. Robię tak naprawdę po 3 supełki na każdej zaszewce, żeby mieć pewność, że ona mi się nie rozpruje. Też nie przycinam tej nitki bardzo blisko tego supełka, tylko zostawiam troszeczkę dłuższy. Teraz na desce do prasowania musimy zaprasować nasze zaszewki do boku. Prasowanie zaszewek jest bardzo istotne, bo to diametralnie zmienia jej położenie i wygląd, więc tutaj prasowania w tym projekcie będzie dosyć sporo, więc deska i żelazko powinny stać bardzo blisko Was, więc zarówno w przodzie, jak i w tyle zaszewki zaprasowywujemy do boku, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. No i w ten sposób przygotowane przody i tyły mamy już gotowe do spięcia, więc prezentuję Wam teraz, jak to powinno wyglądać po zszyciu. Jednak musimy tutaj jeszcze te nasze zaszewki oczyścić, te podstawy, te dłuższe koniuszki, które ja sobie zostawiłam, tego marginesu zapasu na zaszewkach sobie, jak widzicie, teraz odcinam we wszystkich elementach, które tutaj mam. No i ta zaszewka jest troszeczkę za szeroka, więc w tym momencie musimy ją sobie ściąć i obrzucić na overlocku. Ja od linii szwu zszywania tych zaszewek odmierzyłam sobie linijką 1 cm, bo tutaj zostawiamy tylko 1-centymetrowy zapas na szew i jak widzicie poprowadziłam kilka takich punktów właśnie na szerokość 1 cm w odległości od szwu łączącego zaszewkę. We wszystkich elementach, zarówno w zasadniczej materiale, jak i podszewce, i poprowadziłam sobie linię, bo jak wiecie, zaszewka do szczytu się zwęża, więc tak naprawdę musicie ściąć tylko ten element taki, który Wam właśnie pozwala ten 1-centymetrowy zapas na szew odciąć, więc w ten sposób przygotowujecie wszystkie zaszewki, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, i potem idziecie je obrzucić na overlocku. Ten zabieg sprawia, że zaszewka nie jest szeroka, nie będzie się ona odznaczać podczas noszenia sukienki, więc tutaj w ten sposób przygotowujemy jeszcze te nasze zaszewki, wykańczamy je właśnie w ten sposób, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Ten szew overlockowy obrzucający tą zaszewkę sobie właśnie jeszcze zawiązałam, żeby przyblokować szew, zabezpieczyć przed spruciem. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać po obrzuceniu overlockiem. I teraz tak naprawdę mamy elementy już przygotowane do połączenia, więc zarówno podszewkę, jak i część zasadniczą łączymy teraz na linii ramion oraz linii boków. Zepnijcie sobie równo krawędź do krawędzi, one wszystkie powinny pasować do siebie idealnie. I tak naprawdę najpierw musimy je zszyć na szerokość 1 cm na ścigiem stebnowym, a potem obrzucić je na overlocku, więc teraz wykonujemy te same czynności zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Najpierw zszywam sobie linię ramienia, a potem linie boczne. Warto spiąć sobie, tak jak w przypadku zaszewek, wszystkie te elementy w tym samym czasie, żeby potem po prostu przy jednym posiedzeniu przy maszynie wykonać te szwy, i praca naprawdę idzie
przymyli się bardzo szybko, bo tak naprawdę powielacie te same czynności, zarówno w części zasadniczej, szyjąc część zasadniczą, jak i część podszewkową. Teraz bardzo ważne jest, aby zaprasować szwy. Ten ramieniowy kierujemy do tyłu, zaś szwy boczne zaprasowujemy, kierując je do tyłu sukienki. Robimy tak zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. I w ten sposób górną część sukienki mam przygotowaną. Wygląda ona w ten sposób. Szwy są płaskie, zaszewki są wykonane. Już widać formę tej góry. Możecie ją też przymierzyć, zobaczyć, jak ona leży, czy dobrze jest dopasowana, czy warto jeszcze tutaj coś ewentualnie poprawić. Teraz zajmiemy się naszą spódnicą, którą musimy zszyć w pierwszej kolejności na linii boków, więc tutaj bardzo ważne jest, żebyście miały zaznaczone, gdzie jest górna część sukienki, ale jak ją rozłożycie na płasko, będziecie widzieć tą linię takiego delikatnego trapezu, więc tam, gdzie podstawa jest krótsza, to jest właśnie górna część spódnicy, którą potem będziemy marszczyć i wszywać do górnej części naszej sukienki. Więc tak spięte linie boków, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, idziemy najpierw zszyć na stępnówce, zachowując 1-centymetrowy zapas na szew, a następnie na overlocku obrzucamy te krawędzie, aby były pięknie wykończone, i w ten sposób powinien wyglądać z jednej i z drugiej strony bok, zarówno w podszewce, jak i w części zasadniczej. Teraz zaprasowujemy nasze szwy, kierując je do tyłu sukienki, zarówno w podszewce, jak i w części zasadniczej. To sprawi, że te szwy będą płaskie i lepiej będą się prezentować. Teraz wykonuję nacinki wyznaczające mi w górnej części naszej spódnicy linię środka przodu, zarówno w podszewce, jak i w zasadniczej. To samo robię w górnej części mojej sukienki. Teraz w górną część spódnicy kontrastową nitką będę wprowadzać fastrygę, która pozwoli mi zmarszczyć tą spódnicę, dostosować ją do obwodu, który wyznaczony jest poprzez górną część mojej sukienki. Marszczenie za pomocą fastrygi oczywiście wykonujemy zarówno w części głównej sukienki, jak i w podszewce. Tutaj widzicie mały przerywnik mojego pomocnika, który wszedł mi na stół i troszeczkę mi tutaj poprzeszkadzał, ale wracamy do szycia naszej sukienki. W momencie, gdy macie wprowadzoną fastrygę zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, idziemy teraz spiąć górną część sukienki z naszą spódnicą. Mamy tutaj 5 punktów tak naprawdę kontrolnych, które sobie spinamy w taki sam sposób, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Linię środka przodu, ten nacinek, który wykonaliśmy, spinamy w pierwszej kolejności, potem linie boczne, szwy boczne, zarówno w górnej części sukienki, jak i w spódnicy, oraz te skrajne brzegi naszej spódnicy łączymy z górną częścią sukienki. Na tym etapie warto pamiętać, aby marszczenie zaczynało się od 1 do 1,5 cm od linii środka tyłu, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W krawędź środka tyłu będziemy wszywać za chwileczkę zamek kryty, dlatego należy zostawić ten odstęp od 1 do 1,5 cm, który pozwoli nam na płasko wszyć zamek, który w efekcie końcowym będzie wyglądał bardzo estetycznie. I teraz idziemy na maszynę i szwem prostym, stebnowym na szerokość 1 cm, zarówno w podszewce, jak i w części zasadniczej, będziemy układać nasze falbanki. I to teraz od Was zależy tak naprawdę, w jaki sposób te falbanki się ułożą. Tyle samo materiału tak naprawdę macie do zmarszczenia, ale one mogą Wam się głaścić albo w jedną stronę, albo w obie strony. Tutaj tak naprawdę efekt tego marszczenia spódnicy u każdej z nas może wyglądać inaczej, więc teraz między tymi szpileczkami, które nam trzymają punkty kontrolne, musicie uformować po prostu
ten nadmiar materiału w falbanki, naciągając w międzyczasie tą niteczkę, która nam marszczy ten materiał, no i przyszywamy go, stabilizujemy i łączymy jednocześnie dwie części naszej spódnicy, górną oraz dolną, nie spódnicy, tylko sukienki, więc widzicie, ja już tutaj powoli kończę, moja sukienka już tak naprawdę nabiera kształtów, jest połączona w jedno. Zanim obrzucimy tą krawędź na overlocku, zobaczcie sobie, jak te falbanki się układają, czy Wam się to podoba, bo jeszcze możecie to zmienić. Mnie się to podoba, więc wyciągam sobie fastrygę przed obrzuceniem overlockiem, bo fastryga bardzo lubi trzymać ten materiał, więc warto ją wyjąć przed obrzuceniem tej krawędzi na overlocku, żeby móc jeszcze dodatkowo te falbanki przy obrzucaniu overlockiem sobie tutaj poukładać. Miejcie na uwadze to, sprawdzajcie pod spodem, czy materiał Wam nie podchodzi podczas obrzucania tej krawędzi na overlocku. No i w ten sposób powinien wyglądać ten szef. W momencie, gdy mamy połączoną już górną część sukienki z dolną, możemy iść na deskę do prasowania i sprasować nasze marszczenia. Tą czynność możemy wykonać też później, bo w zależności od użytego materiału te marszczenia będą bardziej lub mniej sterczeć. Mój żakard po zmarszczeniu dosyć mocno odstawał, więc stwierdziłam, że na tym etapie właśnie potraktuję go żelazkiem, zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. W tym momencie musimy obrzucić na overlocku linię środka tyłu zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, przygotowywując te elementy do kolejnych etapów zszywania i łączenia, więc jak widzicie, obrzuciłam już linię środka tyłu z jednej i z drugiej strony w części zasadniczej oraz podszewkowej. Teraz musimy spiąć część naszej sukienki zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, dlatego dla ułatwienia zepnij razem szef łączący górną część sukienki z dolną, prawa do prawej strony, i odmierz od tego punktu około 15-16 cm na części spódnicy. Od tego miejsca zacznij spinać dół spódnicy aż do jej podstawy. Pamiętaj, że długość pozostawionego otworu jest uwarunkowana długością użytego zamka i tak naprawdę cały otwór pozostawiony na linii środka tyłu musi być około 4-5 cm krótszy niż użyty przez Ciebie zamek. Tak więc na szerokość 1 cm od wyznaczonego przez Was miejsca zszywamy część naszej spódnicy zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej, a następnie ten szef musimy rozprasować zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Zobaczcie, że ja jeszcze sobie tutaj ten jednocentymetrowy zapas na szef zaprasowywuję w górnej części tej nieszytej mojej sukienki. To zdecydowanie ułatwi potem wszycie naszego zamka. Teraz dziewczyny, nakładacie sukienkę, przymierzacie ją, ona jeszcze nie ma zamka, ale już macie ogląd, jak ona na Was leży. Sprawdźcie długość, czy Wam odpowiada, bo jeśli długość Wam odpowiada, możecie od razu sukienkę, dół spódnicy obrzucić na overlocku, bo jeśli macie materiał, który się siepia, u mnie ten żakard naprawdę bardzo tutaj się wynitkował u podstawy, więc ja sobie już na tym etapie zarówno podszewkę, jak i część zasadniczą obrzuciłam na overlocku, bo wiedziałam, że długość sukienki jest odpowiednia dla mnie. Teraz zajmiemy się wszywaniem zamka krytego. Pokażę Wam to najlepiej, jak potrafię. Zamek lepiej, żeby był dłuższy, aniżeli krótszy. Zaczynamy go wpinać tak naprawdę 1 cm od górnej części tego miejsca, do którego będziemy go wszywać, więc odmierzcie sobie 1-centymetrowe odcinki od tutaj górnej części z jednej i z drugiej strony. Zobaczcie, zamek kryty ma takie plastikowe stopery, które są tutaj, teraz pokazuję Wam na wideo, więc od tych stoperów tak naprawdę będziemy wpinać ten nasz zamek od górnej części. Zobaczcie, ja sobie przyłożyłam ten zamek w taki sposób, jak on powinien być wszyty. Dzięki temu w prawidłowy sposób sobie go ułożyłam względem tej obrzuconej krawędzi linii środka tyłu. Więc tak jak już mówiłam, ten plastikowy stoper ma się złączyć z tym
nacinkiem, tym pikiem, tym znacznikiem, w ten sposób, który zrobiliśmy wcześniej w odległości 1 cm od górnej krawędzi. No i na płasko sobie przypinamy teraz tą pierwszą część naszego zamka do momentu, gdzie nam się już łączy spódnica w całość. Możecie przed wszyciem zamka go sobie przyfastrygować, żeby mieć pewność, że on Wam się podczas wszywania nie ruszy, ale możecie też wykonać pomocniczy szef, używając tej opcji ustawienia igły w maszynie. Jeśli ją macie, zobaczcie, igła przesunęła się bardziej do skrajnego boku i nawet zwykłą stopką jestem w stanie poprowadzić szef pomocniczy, który mi ten zamek tutaj w pierwszej fazie przymocuje, dzięki czemu potem, stosując już ten szew docelowy za pomocą stopki do zamków krytych, zamek będzie już ustabilizowany i nie będę miała też szpilek, które utrudniają wszywanie zamka, więc albo fastryga, albo taki szew pomocniczy. Widzicie teraz na klipie dwie stopki do wszywania zamków. Jedna specjalnie dedykowana do zamków krytych, którą sobie dokupiłam, a która robi diametralną różnicę w efekcie końcowym, ponieważ faktycznie ten zamek wygląda jakby był szwem, więc warto sobie ją nabyć, szyjąc sukienki z zamkami krytymi, i ona zdecydowanie ułatwia wszycie też, bo ona prowadzi szew tuż tutaj w rowku przy tej spirali naszego zamka. Warto mimo wszystko ją sobie odchylać palcem podczas szycia, kontrolować. Listwa zamkowa jest przy krawędzi, jak widzicie, przymocowana tym szwem pomocniczym, więc warto go wykonać albo fastrygą, albo tym szwem pomocniczym. Teraz widzicie, mam wszytą pierwszą część zamka. Zaznaczam sobie teraz mydełkiem linię łączenia górnej części sukienki z dolną, ponieważ w tym miejscu zamek musi Wam się zejść idealnie z drugiej strony, więc wpinamy teraz drugą część zamka, zaczynając właśnie od tego plastikowego stopera na tym zamku. Mocujemy go centymetry niżej, aniżeli górna krawędź naszej sukienki. Przykładamy go krawędzią bardzo równiutko tutaj do obrzuconej części linii środka tyłu naszej sukienki. Przypinamy tutaj naszymi szpilkami pomocniczo teraz ten zamek aż do podstawy, gdzie nam się spódnica łączy ze sobą. Tutaj również wykonuję ten szew pomocniczy, używając tego ustawienia mojej igły, tyle że ten szew pomocniczy mogłam wykonać od dołu sukienki, nie od góry, tylko od dołu, więc ja go sobie właśnie w ten sposób wykonałam, żeby sobie zdecydowanie ułatwić potem wszywanie tej drugiej części listwy naszego zamka krytego, więc zabieram się za docelowe teraz przyszycie mojej drugiej części zamka do mojej sukienki, bo oczywiście zamek wszywamy do części zasadniczej zamka, nie do podszewki. Podszewka nam ten zamek wykończy tak naprawdę, więc jeśli chodzi o miejsce, do którego ten zamek kryty powinien być wszyty, musicie go wszyć idealnie, równiutko do punktu, gdzie zaczyna Wam się szew łączący dolną część spódnicy, więc tutaj musicie wymanewrować tym szwem idealnie z jednej i z drugiej strony na tym samym poziomie, żeby tam się Wam nie zrobiła fałdka. W momencie, gdy macie już wszyty zamek, zepnijcie go sobie, zobaczcie, czy jest prawidłowo wszyty, czy nie robią się żadne falbanki, żadne tutaj przyszczypki i czy linia łączenia górnej części sukienki z dolną się idealnie ze sobą łączy. Jeśli wszystko jest w porządku, możecie zabrać się teraz za wykańczanie dekoltu sukienki. Więc bierzecie uszytą już część podszewkową i prawymi stronami do siebie nakładacie te dwa elementy ze sobą w taki sposób, żeby właśnie prawymi stronami do siebie krawędź przy dekolcie się do siebie
zbliżyła, więc najpierw sobie tutaj przypnijcie tą podszewkę przy krawędzi zamka. Zamek powinien być skierowany do wewnątrz sukienki i na linii barków zróbcie sobie też pierwsze wbicie szpilek, żeby właśnie w tych miejscach na pewno się szwy Wam schodziły, no i następnie krawędź przy krawędzi równiutko cały dekolt sobie przypinamy i zszywamy teraz na szerokość 1 cm. Wykonujemy szew, prowadząc go od jednej strony naszego zamka do przeciwległej, regulując, żeby szew zamocować, więc tutaj w ten sposób podszewką będziemy wykańczać dekolt naszej melisy. Jest to naprawdę bardzo proste. Jeśli macie podszewkę z elastanem, no to musicie uważać, żeby nie naciągnąć tej podszewki tutaj właśnie na tym etapie, żeby Wam się nie porobiły fale tutaj przy dekolcie już połączonym z podszewką. Teraz dla lepszej układalności musimy zrobić nacinki w odległości od 1 do 2 cm na całej tutaj, na tym zapasie na szew, który łączy nam podszewkę z częścią zasadniczą na linii dekoltu. W ten sposób powinno to wyglądać. Możemy się teraz zająć wykańczaniem linii zamka za pomocą podszewki. Przypinamy sobie naszą linię środka tyłu prawymi stronami do siebie do naszego zamka. Zamek jest tak naprawdę schowany wewnątrz naszej sukienki. Przypinamy równiutko tą linię środka tyłu w taki sposób, żeby również ta linia łączenia, szef łączenia spódnicy z górną częścią sukienki wypadł Wam w tym samym miejscu na części zasadniczej. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Po prostu te krawędzie muszą się idealnie Wam połączyć. Zobaczcie, tak to wygląda u podstawy. U mnie zostaje taki nieszyty kawałek z podszewki. Tak to powinno wyglądać, przynajmniej u mnie tak wygląda. I tą część podszewkową przy zamku sobie ułatwiłam, wszywając tą stopką do wszywania klasycznych zamków. Teraz widzicie, odcięłam sobie te krawędzie przy zamku u góry, żeby móc teraz pięknie uformować tą część górną zamka. Więc wywracacie teraz sukienkę na prawą stronę, w palcach uformujcie sobie całą linię dekoltu oraz przy zamku tutaj tą podszewkę. Wszystko sobie tutaj właśnie wyciągnijcie, te wszystkie szwy, żeby linia była idealnie równa i zaprasujcie sobie żelazkiem. Żelazko tutaj jest niezbędne, ponieważ w momencie, gdy teraz na tym etapie uformujecie idealnie linię dekoltu, to tak naprawdę nie będziecie potrzebować szpilek do tego, aby ten dekolt za chwileczkę przystebnować. Warto przed wykonaniem stebnowania zrobić sobie znacznik na zamku, żeby szef wypadł Wam idealnie w tym samym miejscu, więc warto sobie odmierzyć odległości takie same na linii zamka. Powiem Wam, że ja tutaj stebnowałam ten dekolt na szerokość stopki, bo tak naprawdę ten szef musi Wam delikatnie złapać ten zapas na szef łączący dekolt z podszewką, z części zasadniczej, a podszewką, i właśnie szerokość stopki idealnie się do tego nadaje i też pozwala Wam równiusieńko poprowadzić szef po całym obwodzie Waszego dekoltu, więc w ten sposób wygląda u mnie ten szef stebnowy łączący, stabilizujący podszewkę z dekoltem. Teraz jak widzicie, będę sobie stebnować moje wloty na rękawy. W tym momencie sobie właśnie przyszywam delikatnie przy krawędzi, żeby ten szef tak naprawdę tylko złapał podszewkę do materiału zasadniczego. To zdecydowanie Wam ułatwi potem wpinanie rękawa, ponieważ on nie będzie Wam, podszewka nie będzie Wam się odginać od części zasadniczej, więc sobie zarówno w jednym rękawie, jak i w drugim rękawie, zobaczcie, przystebnujcie delikatnie przy krawędzi podszewkę do wlotu rękawa.
zarówno z jednej, z drugiej strony. Możecie też sobie przypiąć to szpilkami, ale te krawędzie idealnie do siebie pasują, więc możecie iść na żywioł i po prostu równiutko krawędź do krawędzi przyłożyć i przestępnować. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszego rękawa, który składamy prawymi stronami do siebie i spinamy nasze tutaj boczne krawędzie, zarówno w prawym, jak i w lewym rękawie. Następnie idziemy je połączyć szwem stebnowym na szerokość 1 cm i obrzucamy je na overlocku, żeby je pięknie wykończyć. Teraz bardzo ważnym jest zaprasować szew w rękawie, kierując go do tyłu rękawa. Ten nacinek, który wskazuje Wam przód rękawa, wskazuje Wam tak naprawdę, w którą stronę ten szew powinien być zaprasowany, czyli w przeciwną stronę, aniżeli ten nacinek się znajduje na główce rękawa, więc szwy sobie zdecydowanie musicie zaprasować w rękawie. W momencie, gdy macie zszyty już rękaw, musimy w główkę wprowadzić fastrygę, która nam stworzy tą właśnie bufkę. Więc na formie mieliście zaznaczone nacinki w górnej części waszego rękawa i właśnie między tymi nacinkami, które teraz Wam pokażę na formie, musicie wprowadzić fastrygę z jednej i z drugiej strony, prowadząc właśnie fastrygę. Ta nitka Wam zbierze nadmiar materiału na główce i stworzy właśnie tą bufkę, więc w ten sposób wykonaną fastrygę właśnie będziemy formować na szczycie naszego rękawa. Teraz będziemy wpinać nasz rękaw do naszej sukienki. Tu nawet Wam spowolniłam wideo, żebyście na pewno wiedziały, jak to zrobić. Na samym początku warto zwrócić uwagę, gdzie się znajduje ten nacinek wskazujący przód waszej sukienki, więc go najpierw lokalizujecie i on musi być wpięty prawą stroną do prawej strony względem waszej sukienki. Jeśli macie to już zlokalizowane, zaczynamy wpinać nasz rękaw do pachy sukienki. Pierwsza szpilka ląduje na szwie bocznym waszego rękawa oraz sukienki. Tutaj jest pierwszy punkt kontrolny. Wbijacie szpilki od strony rękawa. Następnie nacinek znajdujący się na szczycie główki rękawa ma być połączony idealnie równo ze szwem barkowym naszej sukienki, więc lokalizujecie go, znajdujecie go tak naprawdę wśród tych falbanek, które zebrała Wam fastryga, i łączycie go na szwie barkowym do sukienki. Kolejny punkt szpilką przypięty powinien być właśnie na tych dwóch nacinkach, od których macie wprowadzone fastrygi. I tak naprawdę do miejsca tych nacinków, gdzie zaczyna Wam się fastryga, wpinacie ten rękaw równo krawędź przy krawędzi. Marszczenie zaczyna się tak naprawdę dopiero od momentu tych nacinków, gdzie jest wprowadzona fastryga. We wcześniejszych punktach niżej krawędź przy krawędzi równo powinna Wam się składać do Waszej sukienki, więc tak powinien być wpięty rękaw. Możecie potem wstępnie też wpiąć jeszcze dwie szpilki między tymi szpilkami, które znajdują się od początku fastrygi do szczytu główki rękawa, żeby tam już wstępnie te falbanki przymocować. No i następnie idziecie do maszyny i szwem na szerokość 1 cm przyszywacie rękaw. I tak naprawdę, tak jak już wcześniej Wam mówiłam, do momentu tego nacinka, od którego została wprowadzona fastryga, krawędzie rękawa powinny Wam się stykać idealnie równo. Krawędź rękawa z wlotem rękawa w sukience i w momencie, gdy już widzicie tutaj ten nacinek, od którego zaczyna Wam się Wasza falbanka robić, tutaj już zaczynacie marszczyć ten materiał, układać falbanki w taki sposób, aby powstała Wam piękna bufka, więc przeszywacie całą główkę rękawa, formując właśnie ten Wasz materiał w bufkę, naciągając fastrygę i przyszywając, mocując. Teraz robicie przymiarkę już z rękawem, z zamkiem, patrzycie, jak ona Wam się układa, bo jeśli nie podoba Wam się to, jak się ta falbanka układa, jeszcze raz możecie odpruć szczyt główki rękawa, przyszyć go jeszcze raz, ale warto też ten rękaw sobie teraz
wygładzić na żelazku. Tak naprawdę układalność tego rękawa zależy od rodzaju użytego materiału. Czym materiał będzie sztywniejszy, tak jak na przykład u mnie żakard, tym rękaw będzie bardziej sterczał. Sprasowanie główki rękawa możesz też wykonać po przymiarce, gdy stwierdzisz, że rękaw zbyt mocno jednak sterczy. I podczas tej przymiarki sprawdź również długość rękawa, ponieważ będziemy go za chwilę sobie obrzucać i przygotowywać do jego wykończenia. Wyciągamy teraz fastrygę, bo musimy teraz obrzucić tą krawędź łączenia naszego rękawa z sukienką, więc teraz obrzucamy tą krawędź w jednym i w drugim rękawie. W momencie, gdy siedzicie przy overlocku, to warto sobie obrzucić podstawę waszego rękawa, którą będziemy za chwileczkę wykańczać za pomocą gumki. Więc rękaw musimy ułożyć płaściutko, szwem bocznym płasko i zaznaczać z przeciwległej strony po prostu połowę waszego rękawa. Teraz bierzecie waszą gumkę na szerokość 1 cm taką i na poniżej linii łokcia dostosowujecie jej długość do waszego obwodu. Właśnie w tym miejscu łączycie gumkę na maszynie, żeby była w takim okręgu. Gumkę również musicie mieć podzieloną na dwie części. Pierwsza część gumki łączenia ląduje w miejscu szwu bocznego waszego rękawa, a ta przeciwległa ląduje po drugiej stronie. Idealnie równiutko w połowie przypinacie ją od wewnętrznej strony rękawa. Właśnie w ten sposób dwie szpilki tutaj właśnie sobie wbijacie i naciągając gumka powinna być idealnie dostosowana do obwodu wlotu waszego rękawa. Będziemy używać teraz ściegu typu zygzak. Ja go sobie poszerzyłam maksymalnie i poluźniłam szef. Zrobiłam go po prostu luźniejszy na tyle, na ile mi maszyna pozwoliła. Czyli mam najszerszą opcję mojego ściegu i teraz naciągając gumkę po całym obwodzie przyszywam ją na wlocie mojego rękawa. Tutaj jest to dosyć takie trudne, bo ta gumka jednak od razu chce ściągać ten materiał, więc róbcie to odcinkami, kawałkami. Po prostu musi wam się ta gumka idealnie w ten obwód wmieścić i właśnie zygzakiem powinniście ją teraz przyszyć. Tak to w chwili obecnej wygląda. No i teraz będziemy wykonywać drugi szef zygzakowy. Ten szef tak naprawdę można wykonać również szwem tradycyjnym, prostym, ale ja wybrałam zygzak, aby szef ten był jednak bardziej elastyczny. Po prostu ten materiał, krawędź, do której przyszyliśmy naszą gumkę, musimy założyć do wewnątrz naszego rękawa. Właśnie tak, żeby materiał wam przykrył tą gumkę i po szwie overlockowym teraz naciągając gumkę ponownie zygzakiem przyszywacie ją do waszego rękawa. I w ten sposób macie pierwszą opcję wykończenia rękawa. Możecie, jeśli to jest zbyt skomplikowane, możecie skorzystać z zdecydowanie prostszej metody. Jeśli nie chcesz rękawa wykańczać w ten sposób, bo nie ukrywajmy, tutaj naciąganie tej gumy jest kłopotliwe, dla osób początkujących może być kłopotliwe, bo tu trzeba naprawdę ten naciąg gumy mieć konkretny i ta guma lubi wyskakiwać czasami spod igły, możesz wykończyć rękaw klasycznym tunelem i wprowadzeniem w ten tunel takiej cienkiej gumki, więc możesz albo obrzucić sobie dookoła wlot rękawa, założyć na 2 cm zakładkę, przeszyć dookoła, zostawić jeden kawałeczek taki nieszyty, żeby móc agrafką wprowadzić cienką gumkę, następnie ubrać na siebie rękaw i potem dostosować tą długość gumki w taki sposób, żeby dobrze ci tutaj przed łokciem leżała. No i taką gumkę można sobie swobodnie związać, a następnie ten tunel sobie do końca zaszyć i w ten sposób osiągniesz bardzo podobny efekt jak tu, ale dużo prostszy. I tak naprawdę zostało nam wykończenie tylko naszej sukienki na dole w części zasadniczej i podszewkowej. Punkt 51-52 opisu szycia mówi wam, w jaki sposób to zrobić. Zarówno podszewkę, jak i część zasadniczą u podstawy mamy obrzuconą na overlocku i po prostu musicie zawinąć najpierw tą krawędź na 1 cm, a potem drugi raz na 1 cm
zawijamy i przeszywamy zarówno w części zasadniczej, jak i podszewkowej. Pamiętajcie, że podszewka powinna być o 4-5 cm krótsza aniżeli część zasadnicza, więc to skontrolujcie podczas przymiarki. W momencie, gdy wykończycie w ten sposób sukienkę, przeprasujcie doły żelazkiem, żeby ten szew wypłaścić, i tak naprawdę sukienka jest już gotowa. Zobaczcie, jak się prezentuje, jest wypodszewkowana bardzo profesjonalnie, naprawdę wykończona. Rękawy robią ogromne wrażenie, dekolt jest przepięknie wyprofilowany i wykończony, zaszewki cudownie Wam profilują górną część sukienki, zaś dolna jest przepięknie rozłożona, więc gratuluję Wam uszycia Melisy. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu zachęciłam Was do odszycia tej sukienki i niedługo pojawi się w Waszej szafie. Dajcie koniecznie znać, co o niej myślicie. Ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!